sobotnim starciu z Ruchem Chorzów piłkarze Lecha Poznań sięgnęli po niezwykle istotne 3 punkty, które znacząco przybliżyły obrońców tytułu do zapewnienia sobie gry w grupie mistrzowskiej. To nie był jednak jedyny pozytyw występu przy Cichej. Kolejorz w meczu z niebieskimi udowodnił, że można grać dobrze nawet pomimo braku kontuzjowanych Szymona Pawłowskiego i Karola Linettego. Nie ulega wątpliwości, że to są poważne osłabienia naszej drużyny, bo to są bardzo dobrzy zawodnicy. Cieszę się z tego, że ci, którzy dzisiaj mieli swoją szansę, ją wykorzystali, bo zagrali naprawdę dobre spotkanie w meczu, który był niesamowicie ważny dla jednej i drugiej drużyny. Jesteśmy coraz bliżej tego pierwszego celu, zagwarantowania sobie gry w pierwszej 8 i dlatego żeśmy się obawiali tego spotkania, bo Ruch był w podobnej sytuacji. Trener uciął sobie dość długą pogawędkę przed meczem z Maciejem Gajosem. Namawiał go trener na to, żeby próbował zza pola karnego uderzać? Nie, rozmawialiśmy spokojnie, żeby Maciek grał to, co rzeczywiście potrafi, bo potrafi dużo. Na ten temat była rozmowa. Maciej Gajos i Darko Jewtyś pokazali, że w końcówce mogą być bardzo przydatni trenerowi Janowi Urbanowi i całej drużynie Kolejorza chyba w tym meczu. Oczywiście, że tak, bo przy tych kontuzjach ta kadra nie jest za duża, wręcz skurczyła nam się dość mocno. I nie ukrywam, że po każdym spotkaniu rozmawiam z lekarzem, jak tam chłopaki wyglądają. Dzisiaj jest wszystko ok, nie ma kontuzji. Kamyk nam wypada za żółte kartki. No musimy sobie dawać radę. No i na koniec ostatnie pytanie. Kiedy po raz ostatni pańscy podopieczni strzelali tak ładne bramki jak dzisiaj? Pamięta pan takie spotkanie? To fakt, że dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć naprawdę piękne bramki, bo i Gajowy strzelił w samo okienko. No a te bramki Darko Jewticza to są jego ulubione strzały. Takich strzałów próbuje na treningach. Dzisiaj, jak się to mówi w żargonie piłkarskim, weszło.